Żyjemy w świecie, w którym po 11 września, kiedy runęły wieże World Trade Center, politycy powiedzieli, na świecie już nigdy nie będzie tak samo. I my dzisiaj widzimy, nawet po tym, co w tym roku się wydarzyło, że świat jest zupełnie inny niż ten, który znaliśmy. Wchodzimy w nowy 2016 rok. I to, czego chcemy życzyć mieszkańcom naszego miasta, ale wszystkim również naszym rodakom, to to, żeby ten rok był dla nas rokiem bezpiecznym, rokiem błogosławionym, rokiem, w którym jako Polacy wrócimy do korzeni chrześcijaństwa, którymi chlubimy się od tysiąca lat, a to wtedy zmieni nasze życie, nasz stosunek jednych do drugich, nasze postrzeganie rzeczywistości i naprawdę serca życzę wszystkim naszym obywatelom Jastrzębia, żeby ten rok był radosny, bezpieczny, żebyśmy wszyscy mieli pracę, żebyśmy mieli co jeść. Niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi. Bardzo dobrze.